Był to rok 1924. Helena Kowalska mieszkała wówczas w Łodzi od 2 lat. Głos Jezusa często słyszała, ale próbowała ten głos zagłuszyć, bo nie była pewna, czy to Zbawiciel mówi, czy to są jakieś jej urojenia. Była latem na zabawie w niedzielę, na zabawie tanecznej w parku. Tam usłyszała gorzkie słowa wyrzutu ze strony Pana Jezusa. Jak długo Cię znosił będę, jak długo Cię cierpiał będę. Czyli jak długo będziesz jeszcze zwodzić Jezusa, swego Zbawiciela, by posłuchać i pójść za głosem, tym, który Cię o Ciebie mówi. Jak sama opisała w dzienniczku na początku, że uciekła z parku, tłumacząc się bólem głowy, przybiegła do katedry świętego Stanisława Kostki tutaj w Łodzi. Były to godziny popołudniowe, ludzi było niewiele. Przybiegła przed ołtarz, padła twarzą przed Najświętszym Sakramentem i tu wołała do Jezusa, żeby oddalił od niej tę straszną wizję, której doświadczyła tam w parku. A tu usłyszała od Jezusa słowa: czekam na Ciebie w klasztorze w Warszawie. I stąd się rozpoczęła droga Heleny Kowalskiej do Warszawy. Pożegnała się tylko ze swoimi siostrami, prosząc, by pożegnały rodziców, którzy byli odlegli, zamieszkali około 100 km od Łodzi. Więc pojechała do Warszawy i tak rozpoczęła się droga Heleny Kowalskiej, która staje się powoli świętą Faustyną. Jakie łaski za wstawiennictwem świętej Faustyny Łódź może wypraszać dla siebie? Łódź, jak każdy z nas, Faustyna jest nie tylko naszą łodzianką, ona tu przez 2 lata mieszkała i jest patronką naszego miasta, ale jednocześnie każdy z nas wie, że to jest sekretarka Bożego Miłosierdzia. Jest to ta osoba, przez którą Pan Jezus obiecywał wiele łask zsyłać na świat, zwłaszcza łask miłosierdzia tym, którzy z głębi grzechu, z głębi nawet niewiary, z głębi swego sponiewieranego życia prosić będą Boga o powstanie, o nowe życie. Faustyna jest właśnie nadzieją dla tych, którzy ufają Jezusowi ponad wszystko. Dziękuję bardzo.